Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Skoki Narciarskie 2006, drugi sezon i kontynuujemy sobie naszą serię. W poprzednim odcinku nie szło nam najlepiej. Coś tam rozwinąłem skoczkę, ale nie za wiele. Spróbujmy teraz zrobić cokolwiek, żeby on był lepszy i żeby jakoś to leciało do przodu. Czasami nie mam zagrożenia, że znowu awansuję do wyższej ligi. Do wyższej, nie wiem jak się to nazywa, chyba liga to jest. I że będę musiał się jeszcze bardziej męczyć. Tylko będę musiał jeszcze raz lecieć w tym. Tym bardziej po takich skokach jak ten. Więc powinno być ok. Oj, za daleko. Dobrze, ale tak, no nie. Pierwsze było miejsce. O. Doskonałe wyjście z progu. Niezbyt udany kolejny. 116,5 i trzecie miejsce. Troszkę się spadło. To nic, trening. 6 skoków, siła wybicia, jazda. Pusta moka 120. Publiczność. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Doskonałe wyjście z progu. Doskonałe lądowanie. Jak się zachwyca. Jak zwykle w rundzie kwalifikacyjnej wszystko jest doskonałe. Znakomicie się wybił. Doskonałe lądowanie. Ej, teraz było doskonałe nawet w pierwszej serii. Wow. Tego się nie spodziewałem. Dobrze wyszedł z progu. Lądowanie z idealne. Trening 6. Dajmy teraz prędkość najazdu. Gapak. 115. Proszę państwa, na rozbiegu widzimy następnego skoczka. Doskonałe wyjście z progu. Idealnie wylądował. 73,5. Przed państwem. No mi daje. O w dupę. Aha, i tak się zakwalifikowałem, czyli jestem gdzieś wysoko w tym ogólnej. No dobra. No, już nie będę wysok. Dziękuję, do widzenia. Bez telemarku jeszcze, to już w ogóle to zamiatałem. Ja jestem. O, skończyła się umowa ze sponsorem. Po takim skoku będę miał dobrych sponsorów. Oj, nieźle. Statystyki. Rankingi. A ja 7 jestem aż. Ojejku. Muszę uważać, żeby powyżej 5 nie wskoczyć, bo później ja w tamtej lidze nie dam rady nic. No nic, zapisujemy. Rozwój był? Nie był. 6. A dajmy tu siłę wybicia. Gapaka, 115. Na rozbiegu widzimy następnego skoczka. Odbił się od belki startowej. Dobrze wyszedł z progu. W miarę dobrze jednak, bez... Teraz ogląda... No w miarę dobrze, ale... Ale niedobrze. Oczekującego na skok zawodnika. Tak bym to ujął. Mocno wyszedł z progu. Znakomite lądowanie. Proszę państwa... Dalej. Na belce startowej siedzi następny skoczek. Znakomicie się wybił. O nie, 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 nie. Ale jakie równo, jaka równa stuwa fajna. Które miejsce? 23. I nie mam już na mój taki fajny trening, co lubiłem robić. To teraz słabszy zrobić trening.
No niestety. Tak to czasami bywa. Engelberga 120. Mamy nadzieję, że... Five chyba. Na sygnał do rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik. Doskonałe wyjście z progu. Nie najlepszy telemat. A więc znosiło mi trochę. Na skok czeka kolejny zawodnik. Doskonałe wyjście z progu. Perfekcyjnie wylądował. 116,5. Wow. Pierwsze miejsce po pierwszej serii. Dobrze zaczął. No i teraz druga. Dobrze wyszedł z progu. Lądowanie z ile... 104,5 i daj mi to czwarte miejsce. Wow. O, mogę jakieś punkty rozdać, to rozdałem. Trening i moje 6 skoków upragnione na technikę lotu dla odmiany. Coś mi to spadło, czyżbym mógł teraz już 7 skoków robić? Widzimy. Na rozbiegu widzimy następnego skoczka. Wystartował. Doskonałe wyjście. Może mogę już 3 skoki na średniej robić? Doskonałe lądowanie. Na rozbiegu. Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik. No nie wiem w sumie. Mała prędkość na początku. Ale się pewnie dowiem. Dobrze wyszedł z progu. Lądowanie. Dobra. Telemark przynajmniej jest. I trzecie miejsce mi dał ten telemark. Liczy na tego skoczka. I rozpoczął skok. Telemark, dobra sprawa. Doskonałe wyjście z progu. Idealnie wylądował. Oj, pół. Oj, spadłem na 9. Odległości nie było. No spróbujmy te 3 skoki na średniej. No idzie. Dlatego mi spadło. Zakopaneka 120. Dlatego mi spadło ilość punktów wytrenowanych. Dobrze wyszedł z progu. Wow. 114. Daleko było. Na rozbiegu widzimy następny. Albo wiatr od dołu. Doskonale się. Idealne lądowanie. Ale lot to był taki. Byle przeżyć. Znakomicie się wybił. Oj, zmaściłem. Teraz oglądam. 12 miejsce. Rozwój, trening, 3 skoki, średnia, siła wybicia. Co? Dlaczego on raz przesadza, raz nie? Jak to jest zrobione? Proszę państwa, teraz czas na następnego skoczka. Mocno wyszedł z progu. To dzisiaj jeden. Dobrze, 121. Ładnie. Kolejny zawodnik. Znakomicie się wybił. Perfekcyjnie wylądował. A na rozbiegu jest. Pierwsze miejsce po pierwszej serii. Liczy na tego skoczka. Aż tak nie mogę uwierzyć. Doskonałe wyjście. W takim feralnym treningu. Będzie taka ładna pozycja, czyżby? Tak, jest pierwsze miejsce. I awansowałem ogólnie w tym całym pucharze na pierwsze. W konkursie. LOL. Trening 6 skoków. Na małej, na siłę wybicia 89. Zapisujemy i start. Tarachowska 125.
Wszyscy. Dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Doskonałe wyjście z progu. Znakomite lądowanie. W sumie zobaczę sobie lot gościa, bo ja na już nie pamiętam, jak to wygląda oglądanie lotu komputera. Dobrze wyszedł z progu. Dobrze, jednak niepewny telemark. Był to skok na bardzo dużą odległość. Pegrat Jans. Tego gdzieś widział obok siebie? Nie, nad sobą. Ała. Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Wystartował. Dobrze wyszedł z progu? Idealnie wyszedł. Dobra, 114. Oglądają Państwo. No i Jans już jest pode mną. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. I rozpoczął skok. Jak się tak słyszy tutaj te komentarze tych komentatorów, to się już nie chce gadać, bo już się takie ma wrażenie, że już co miało być powiedziane, to jest powiedziane i nie trzeba nic dodawać. No i teraz odległość była słaba i spadłem beznadziejnie. No jejku, aż na piąte miejsce. Miałem takie szanse. O! Nagle mogę już trenować na większej skoczni. Zobaczmy. Średnia siła wybicia. No faktycznie mogę. Zobaczymy, jak długo, bo już tego, co pamiętamy, już raz tak było. Witamy na ostatnich i długo to nie trwało. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. Mała prędkość na początku. Mocno wyszedł z progu. Czy się zastanawiał w locie, czy już lądować, czy może jeszcze nie? A oto kolejny skoczek. Doskonałe wyjście z progu. Ajajaj. Maściłem. O, i się nie zakwalifikowałem. No to spadłem teraz. A miałem szansę być tam gdzieś w czołówce. Jak ten gościu skoczył, co był pierwszy? Dobrze skoczył. Oni tutaj w miarę mieli powtarzalność. To bym pierwszego miejsca już nie miał, ale drugie bez problemu mógłbym utrzymać. Ale nie, bo musiałem zjechać. 280, skończyła się umowa ze sponsorem, wszystko się nagle kończy zawsze. Podpisz umowę, rozwój, trening, 3, ten, średnia, siła wybicia, zatwierdź, lecimy. Willingenga 130. Proszę Państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. A co to za zawodnik? To jest Andrzej Strzała. Mocno wyszedł z progu. Oj. Perwona. Skoczek właśnie. Widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. Znakomicie się wybił. Znakomite lądowanie. Jesteśmy ciekawi. Oj, ósmy jestem, coś wyżej. Fajnie by było to jeszcze podbić do góry. Muszę spróbować. Wyszedł z progu. Wylądował bez telemarku. O 13 metrów. 9. No nic, trening. Siła wybicia standardowo. I lecimy. Willingen z 130 ponownie. Do skoku przygotowuje się kolejny zawodnik. Doskonałe wyjście z progu. Wow. Bardzo. Ale mnie pociągnęło. Przed Państwem. Na belce startowej siedzi następny skoczek. Doskonałe wyjście z progu. Ja i zepsułem lądowanie jak zwykle. Skoczek właśnie.
Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej. Wtedy co najważniejsze jest, żeby dobrze skoczyć, wylądować, to ja wtedy pstryk i po marzeniach. Mocno wyszedł z progu. Przy locie otrudzę, zrobię go dobrze, to lądowanie zepsuje. 7. Jest przynajmniej na rozwój. Lachtika 90. Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik. No ciekawe. Też jestem ciekaw. Znakomicie się wybił. Dobra, 77 metrów. Chyba dość mało. Mocno wyszedł z progu. Ajajaj. 79, no już dalej, ale... O, zakwalifikowałem się do drugiej rundy. No nieźle. Mocno wyszedł z progu. Nie najlepszy ten... 77 ten, ale... Jakoś tam wylądowałem. 26 miejsce. Rozwój. Dajmy to prędkość najazdu w końcu, bo dawno nie było. Zapisz i lecimy dalej. Lachtika 90. Ponownie. Teraz czas na następnego skoczka. Mocno wyszedł z progu. Doskonałe lądo. 76. 5. Piąte miejsce. I ruszył. Mocno wyszedł z progu. Ajajaj. 76,5. Widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. Mocno wyszedł z progu. W miarę dobrze jednak. 77,5. No i średnio. Ale 14 miejsce to w sumie nie jest aż tak jakoś bardzo tragicznie. Średnie, dajmy technikę lotu. Tak jakoś sobie urozmaicę. Łapioka 120. Proszę państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. Doskonałe wyjście z progu. Zachwiany, no. Tak niewiele brakowało, żeby było równo. To prawda pierwsze miejsce, ale... Nie mam pewności, że to utrzymam. Doskonałe wyjście z progu. Perfekcyjnie wylądowanie. Dobra, 112. Pierwsze miejsce na razie. Do skoku przygotowuje się kolejny zawodnik. Znakomicie się wybił. Znakomite lądowanie. 11. Wow. Ej, takie zawody były. Aha, to są te zawody. Dobra, nieważne. Pierwsze. No nieźle, dajmy sobie wylądowanie. Średnia. Technika lotu. Zapisz i dalej. Kontynentalny teraz jakiś puchar. Na belce widzimy. Proszę państwa, popatrzmy na tego zawodnika. A, czyli to puchar kontynentalny to jest ogólnie są te główne zawody. Idealnie wylądował. No, ta druga nóżka była perfekcyjnie na środeczku. Dobrze zaczął. Doskonałe wyjście z progu. Aj, za wcześnie. 21. Pierwsze. Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Jak nie jestem zadowolony skokiem, to jest pierwsze. Jak tak mi wisi, to okazuje się, że jestem head daleko. Doskonałe wyjście z progu. Znowu za wcześnie.
co pierwsze miejsce, na serio. I to jeszcze 20 punktów przewagi prawie. 19. Siódme. Jest, nie dostałem się. W sumie nie, teraz w tym momencie nie wiem, czy się tak cieszę. Miałem nadzieję, że może jednak się dostanę i bym już ten... Będzie jeszcze raz te same skoki. No nic, no. 2000, 8 miejsce, 5000, siła wybicia wzrasta o 1. Zapisujemy. Koniec sezonu. Niestety nie udało ci się zająć miejsca w pierwszej piątce klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. W przyszłym sezonie nadal będzie startował w Pucharze Kontynentalnym. No dobrze, no dobrze, no dobrze. Ale może już trening mógł jakiś lepszy? Zobaczmy. Na przykład 4 skocznie na średnie. 4 skoki na średnie i na siłę wybicia. O, daje radę. Sponsorzy. Brak. Dobra. I to by było. O! Ja mogę sobie jakieś narty jeszcze kupić od razu. Narty. Takie za te 6000, czy tam ile? 12, jakie ładne. Weźmy sobie te najbardziej takie optymalne. No i to by było na tyle w tym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć.